Przemek, wtorkowe zwycięstwo nad Kuprum Lubin widać, że odblokowało Was psychicznie. Dziś jeszcze rozmawialiście po tym spotkaniu w gronie zespołu, czy nie było na to czasu, no bo dni na przygotowania do kolejnego spotkania jest mało? Myślę, że na pewno po każdym spotkaniu rozmawiamy między sobą, co graliśmy przede wszystkim, co graliśmy w spotkaniu, co się wydarzyło. Gdzieś tam analizowaliśmy na szybko. No ale też gramy już za chwilę w sobotę mecz z Będzinem, także też tego czasu nie ma za dużo gdzieś. Mamy chwilę czasu na analizę, na jakieś szybkie wideo z tego meczu i przygotowujemy się już do kolejnego przeciwnika, jakim będzie Będzin w sobotę. To znaczy, jakie to są wnioski, o których mówisz? Coś możesz nam zdradzić? Co zawiodło może w meczu, gdzie na przykład w jakich elementach byliśmy słabsi od drużyny przeciwnej, czy co mogliśmy może zrobić lepiej? A jak ty się czujesz tak psychicznie i fizycznie po tym wtorkowym starciu? Na pewno gdzieś ta wygrana dała nam troszeczkę pewności siebie, odblokowaliśmy się w głowach. No ja osobiście czuję się bardzo dobrze i przygotowujemy się już do następnego spotkania z Będzinem. Mam nadzieję, że uda nam się zdobyć kolejne punkty. Właśnie, Będzin w środę po tiebreaku uległ Treflowi Gdańsk. To będzie miało jakiś wpływ, że oni grali i dzień po nas, i pięciosetowy bój na ich formę taką fizyczną, no bo jeszcze muszą tutaj kawał drogi pokonać, żeby przyjechać do Olsztyna. Myślę, że na pewno, ale liga jest długa i myślę, że każda drużyna jest dobrze przygotowana, także też nie będzie miało to jakiegoś dużego wpływu na to, że zagrali 5 setów i czeka ich długa podróż. Na pewno musimy wyjść do tego spotkania skoncentrowani, pełni optymizmu przede wszystkim i zagrać dobry mecz. No to na sam koniec, jakbyś miał wskazać jeden element gry naszej, dzięki którym pokonamy Będzin, to co by to było? Myślę, że na pewno bardzo ważna będzie zagrywka, bo jeżeli uda nam się ustawić ten mecz z zagrywką, to odrzucić przeciwnika od siatki, to myślę, że na pewno będzie grało nam się o wiele łatwiej.